W badaniu, na co w tym roku Polacy planują przeznaczyć swoje oszczędności, najwięcej ankietowanych wskazało odpowiedź wakacje. Średnio 3600 zł na osobę. Poproszę frytki. 19 zł. Ile? Co roku około 16 milionów Polaków wyjeżdża na wakacje. 70-75% wyjeżdżających decyduje się na odpoczynek w kraju. Główny kierunek to oczywiście Bałtyk. Czy jednak faktycznie wakacje w Polsce są tańsze od tych za granicą? Dokąd możemy wyjechać za 1250, 2500 lub 5000 zł? I na co zwrócić uwagę podczas planowania urlopu? Jako że na wakacje zawsze wyjeżdżamy z dziewczyną, z chłopakiem, z kumplem czy z koleżanką, będę rozważać opcję, w której wynajmujemy pokój dwuosobowy, ale koszt będę podawał w przeliczeniu na jedną osobę i za każdym razem będzie to wyjazd w lipcu i na 7 dni. Tak dla uproszczenia. Z 1250 zł ciężko jest wyjechać za granicę. O ile w Polsce znajdziemy dwuosobowy pokój za 30-50 zł, za jedną osobę za dobę, o tyle ciężko jest znaleźć zakwaterowanie na południu czy zachodzie Europy poniżej 100 zł za noc za osobę. We Władysławowie znalazłem pokój z łazienką w pensjonacie za 45 zł za noc za osobę. W pokoju jest telewizor i Wi-Fi. Goście mogą korzystać z kuchni, z tarasem i grilla w ogrodzie. Na Mazurach, w Giżycku, za taką samą cenę można wynająć pokój w domu prywatnym. Na piętrze jest łazienka i kuchnia wyłącznie do dyspozycji gości. W pokoju jest telewizor i Wi-Fi. W Krynicy-Zdroju za pokój w podobnym standardzie zapłacimy niewiele mniej. Płacąc 45 zł za zakwaterowanie przy 6 noclegach wychodzi nam 270 zł. Tak więc pozostaje około 1000 na dojazd, jedzenie i rozrywki na miejscu. Jeśli jednak bardzo chcemy wyjechać z Polski w budżecie do 1250 zł, rozwiązaniem może być wyjazd w Karpaty na zachodniej Ukrainie. Co prawda dojazd wyniesie nas więcej niż do polskich miejscowości, za to na miejscu będziemy mogli pozwolić sobie na o wiele więcej. Również ceny w sklepach i restauracjach są niższe niż w Polsce. Duży obiad można zjeść za 10 zł, latte wypić za 2 zł, w sklepach za chleb zapłacimy od 60 groszy, a za piwo od złotówki. A po drodze można zwiedzić Lwów. Żeby wynająć w Polsce pokój na tydzień w trzygwiazdkowym hotelu, potrzebujemy przeznaczyć na urlop około 2,5 tysiąca złotych. W Sopocie znalazłem ofertę pokoju w trzygwiazdkowym hotelu za 220 zł za noc za jedną osobę. W Międzyzdrojach za 195 zł, a w Mikołajkach za 120 zł. Wybierając się w Polskę, najczęściej nie doszacowujemy kosztów związanych z wyżywieniem. Jedząc na mieście, musimy liczyć się z dodatkowymi kosztami rzędu 100 zł dziennie na osobę. W ten sposób w ciągu tygodnia wydamy 700 zł na jedzenie. Hotel na 6 nocy to wydatek dla jednej osoby między 720 a 1320 zł. Na transport i pozostałe atrakcje zostaje nam między 480 a 1080 zł. Za 2500 zł możemy spędzić tygodniowe w czasy all inclusive w 3 lub 4-gwiazdkowym hotelu w Grecji czy Bułgarii i wtedy nie musimy martwić się o koszty jedzenia na miejscu. Według raportów to właśnie Grecja jest najpopularniejszym wakacyjnym kierunkiem kupowanym przez Polaków w biurach podróży. W zeszłym roku wczasy w tym kraju stanowiły 35% wszystkich sprzedanych ofert. Na kolejnych miejscach znalazła się Bułgaria, 14,3% sprzedanych ofert i Hiszpania, 13,7%. Przewaga Grecji czy Bułgarii nad polskim morzem jest oczywiście taka, że mamy pewną pogodę i cieplejsze morze. Mając do wydania 5000 zł, możemy spędzić tydzień w 5-gwiazdkowym hotelu w Sopocie lub w Kołobrzegu. W Sopocie za pokój w hotelu z 5 gwiazdkami zapłacimy od 350 zł za noc za osobę, w Kołobrzegu zaś co najmniej 340 zł za jedną osobę. Za granicę za 5000 zł możemy udać się do 4-gwiazdkowego hotelu w słonecznej Hiszpanii albo we Włoszech. Ja na przykład znalazłem oferty wczasów all inclusive na hiszpańskiej Teneryfie w hotelu z 4 gwiazdkami za 4708 zł na osobę oraz na włoskiej Sardynii w hotelu o podobnym standardzie za 4820 zł za jedną osobę. A jak oszczędzić na podróżowaniu i nie przepłacić za wakacje?
Przede wszystkim warto sprawdzać promocje i wyprzedaże. Co prawda, najtańsze są oferty typu last minute, gdzie możemy polecieć na przykład na tygodniowe wczasy na Korfu za 1000 zł, ale nie każdy ma możliwość wzięcia urlopu z dnia na dzień i wylecieć na urlop za kilkaset złotych. Dlatego o wiele korzystniej jest planować wakacje z wyprzedzeniem, jeśli pracujemy na etacie i nie możemy wziąć urlopu na zawołanie. Jeśli wybieramy się w Polskę, możemy liczyć na tańsze i lepsze kwatery, a jeżeli za granicę, możemy skorzystać z ofert typu First Minute. Po drugie, warto rozważyć mniej popularne kierunki, takie jak Albania czy Czarnogóra, w których również będziemy mogli cieszyć się słoneczną pogodą, a gdzie zapłacimy za pobyt o kilkaset złotych mniej niż w Grecji czy w Chorwacji. Kiedy wybieramy się za granicę, warto także zadbać o obniżenie kosztów związanych z płatnościami w obcych walutach. Taką możliwość daje nam karta wielowalutowa. Mam taką kartę w banku Pekao S.A. i mogę nią płacić oraz wypłacać w euro, dolarach, funtach i frankach szwajcarskich bez przewalutowania w kraju, za granicą oraz w internecie. Przewalutowanie to nic innego jak zmiana waluty, w której dokonywana jest płatność. Na przykład mamy na koncie tylko złotówki, a musimy zapłacić w euro. Przy takiej transakcji pobierana jest od nas prowizja za przewalutowanie złotówek na euro. Mając ze sobą moją kartę wielowalutową i będąc na przykład we Włoszech, płacę za pizzę od razu w euro. Nikt nie pobiera ode mnie prowizji za przewalutowanie złotówek. Karta walutowa automatycznie rozpoznaje walutę i pobiera środki w euro. Posiadając taką kartę, nie muszę też szukać kantoru, żeby wymienić pieniądze. Ponadto kartą wielowalutową banku Pekao S.A. można też płacić w Polsce, gdyż jest ona podpięta do obsługi 5 rachunków: złotowego, euro, frankowego, dolarowego i funtowego. Jest to wygodne, gdyż posiadam jedną kartę do płacenia w złotych, jak również w innych walutach. Wakacje w Polsce wcale nie są tanie. No i z pogodą bywa różnie. Wyślij to komuś, kto według Ciebie powinien pojechać na urlop.